17 z matką będzie w przyszłym odcinku, 14 raz pierwszy, a w sumie drugi w... do... o! House Clipper. Dobudujemy ścianę. Zobaczmy jakieś zlecenie na to budowanie ściany, także zróbmy to. Okej. Okay. Gniazdko elektryczne raz do dwa. Pierwsze jest tu. Jest, jak tu jest... Oczywiście fajne, powiem wam szczerze. Dobra. Minus. Uziemienie. I plus. Tak. Halo. Co tutaj to... Co się stało? Nie mogę zamontować tego gniazdka. Ja wam powiem, że to jest x-dalek. Tutaj gdzieś jest jakieś gniazdko. Dobra, weź to tam przesuń tą kanapę. To już my się zamontujemy normalnie. Dobra, tam wiecie. Klient nie zauważy, że jest niewłożone gniazdko, sam se włoży i... Bo nie będzie korzystał z tego gniazdka. Dobra, tu mamy zrobione. Przenieść tu. Ja właśnie nie rozumiem tego i patrzcie, ja teraz nie mogę tego postawić tutaj, w tym miejscu. To jest dla mnie chore. To wcześniej tutaj stało, a teraz nie może stać. Okej. Załóżmy, no nie mogę tego przedstawić, no sorry. Chcę, widzicie. To ma być tak, tak, nie wiem. Do ściany nie. To musiałoby być tak. A się nie da. Nie ma jawi. Okej, to musimy ścianę wyburzyć całą. Mamy młota? Mamy młota. Du. Dobra, du. Bum. Zamkniemy drzwi. O kurde, destrukcja bardzo mega. Dobra. Oh no. Nie walnąć w ścianę przez przypadek. No właśnie. Nie pytajcie, okej? Jak to się stanęło, nie wiem. Dobra, ściana tutaj. Jest ściana tutaj. Co ja mam zrobić? Czy tutaj ściana ma być? Czy jaki ten? Tutaj ma być ściana. Nie. Tutaj ma być ściana, okej, dobra. Dobra, bo ja tam miałem jakiś poziom, nie? Demolka. Ulepszony mod. Dobra, mod może być. Malowanie szybsze 25%. Negocjacje, płatne za zlecenie 25%. Najdzie.
Stawamy ścianę taką. Czego chcecie ode mnie? Okej, okay, mamy. Nie wiem, właśnie to wziąć teraz. Od razu pomalowana. Ej. Trzy ściany na raz, no nie, no to jest game changer totalny. No. No game changer totalny. Nie ma takie, żeby dwa. Dobra, no już te dwie postawię tak. Dobra. Ale w którym łóżeczko dziecięce? A, to jest sypialnia, dobra. I tutaj łóżko dziecięce. Dobra, to mamy tutaj, tak, zadanie. Shift. Gdzie to postawić? Tutaj mi się wydaje. Tutaj przedmiot, łóżko dziecięce, dobra. Sprzedaliśmy. Tak, on zleca. 90%. Tutaj to gniazdko, ale ono jest zepsute. Widzicie, ono jest zepsute. Nie wiem, o co z tym chodzi. Dobra, zobaczymy zlecenie. 13 tysięcy dostaliśmy za to. No ładnie to wygląda. No, w sensie, no, ściana jest jakby rozwalona, nie? No, ale... Może tak chcą po prostu mieć taką cegłę. Ja tam, wiecie, nie oceniam. Ja mam taki dom, że nawet nie będę gadał. Jaki ten dom jest brzydki. To jest chata. Nie jest dom, to jest chata. Co? Nie mówmy, że to jest dom. Dobra, trzeba tu posprzątać. Sprzątu, sprzątu. Widzę w takim. Ja tu trzeba w ogóle ściany pomalować, wszystko tu trzeba zrobić. Te drzwi to są do wywalenia. Dobra, powiem wam tak. W naszym domu nie potrzebujemy nic tak naprawdę. Po co mi jakaś kuchnia? Po co mi jakaś kuchnia, wytowie? Po co mi to? Po co mi to? Po co mi to? Po co mi jakieś młoty? Mam kubek z kawą, możemy zostawić w sumie. Piła mechaniczna. To też po co? Dobra. Teraz możemy umyć tutaj. Dobra. A, my tu kaloryfer musimy zamontować. Kupiliśmy kaloryfer. Zamontujemy go z... miejscu. Nie, nie muszę, bo musimy łóżko przenieść. Ten jest pod tym łóżkiem, jak ja nie wiem. Ale jednak nie. To jednak spoko. Tak, zamontujemy sobie karolyfer, żebyśmy mieli ciepło. Fajnie. Tutaj sobie musimy to dosunąć, albo w sumie nawet obrócić, bo tak trochę. Jakby mieć tak, trochę więcej miejsca by było wtedy. Okej, okay. Mniej więcej spoko. No i ta łazienka, jest jaki tu jest syf. Ja nawet tam nie wchodzę. Nie chcę nic. Dobra, spoko chyba jest. Chcę te łazienki na tym, co idzie. Jest dziś, trzeba by przemalować tylko. Tej pasty podrywać. Tutaj to w ogóle nie wiem, bo robi cały remont. Walić całe ściany. Dobra, nieważne. Przegląd. Trzeba zająć się ścianą, bo to proszę po zapłacę. Osobą stacznią, otrzymałem mieszkanie swoje, to jest wtedy na próbę. Trzymałem pocinę czasu, muszę sprawdzić swoje idee, choć chodzi o mieszkanie, myślałem, że stacja nie dostanie. Okej, okay, posprzątać po prostu po jakichś studentach. Niech jej będzie, zrobię to za nim.
Stara. Znaczy, przepraszam. Jezu, jaka tu jest menelnia. Mam nadzieję, że to nie będzie ten dom. Dobra, to jest ten dom. Ja pierdzielę, jak tu jest syf. No, to chyba jeszcze musiała babcia wykosztować. Powiem. Jaki tu jest syf. Nawet się nie da przejść. Ja coś słyszę. Powiedz, że to nie jest. Ja pierdzielę. Teraz to mogę sprzedać? Kraluchy z jednym. Teraz z lekkie z kraluchami go przegryma, będzie zmienił kraluchy na kawałki szkła. No a co ja mam z tym zrobić? Posprzątać? Ciągnij odkurzacz. Pierdziele karaluchy jakieś. Co to jest? Mogę kucnąć. Ja pierdzielę, widzowie. Jak ktoś ma lęk, to sorry. Dalej gdzieś chodzą. Tam. Ja pierdzielę, jaki to jest syf. Jaki tu jest... Patrz, ile oni musieli wydać kasy na to w ogóle, to tak zastanawia, nie? Nie płacili kasy, no w sumie z czego, żeby jakoś jak płacili te rzeczy. Dobra, mam kolejne karoruchy. Ja pierdzielę. Ja w tym stoję. Nie pytajcie. Dobra, chyba jest VIP. Teraz te wszystkie tutaj butelki trzeba posprzątać. Śmieci. Stolik. Ja bym umarł, jakbym wynajmował kogoś mieszkanie i zobaczył, że jest w takim stanie. Serio. Mam nadzieję, że już nigdzie karoluchów nie spotkamy. Dobra. Kurde, nie widzowie. Zmieniam to w opcjach gry, bo teraz czuję, kurde, jakby wszystko po mnie łaziło. O, FPS-y możemy sobie włączyć. 6 FPS-ów? Czemu tak mało? Grafika. Dobra. Gra wysoka. Wyłączony limit. Fajnie. Zaawansowane. Gdzie jest ta gra? Skrywka. Tak. Jezus. Ja bym nie chciał być coś takiego. Dobra, tu bum bum bum. Kurde, to musiała być niezłe balanga. W takim stanie to jest. No w każdym kurde tym. Chyba dostałem lepsze sprzątanie w śmieci w zasięgu. Stanie śmieci w zasięgu. A jak jest tutaj, skończmy ten pokój może po prostu. Okej, mamy, teraz umyjemy okno. Wiemy, że staniemy, nie będziemy klęczeć. Karoryfer. Że babcia tu mogła mieszkać normalnie, nie? Bo wiecie, co robi. Dobra, mamy sypialnię skończoną. Możemy w sumie trochę tak poobracać i postawić, tak? I drzwi ten pokój. Dobra, teraz tutaj. Tutaj chyba spali.
Ja to wyrzucanie śmieci w zasięgu jest OP. Oczyszczymy. Gdzieś graffiti na ścianie. Sprzątaj śmieci. Tam. Że tu coś jeszcze jest na tym. Gdzie? Może ten plakat to jest śmieć. Dobra, umyjemy okno. Jestem nieco skinowany tutaj w tych mytym okiem. Dobra. Kaloryfer. Jeszcze musimy to pomalować, tak? Tak. To jest duże zlecenie, tak naprawdę cały dom jest za te roboty, także... Do kasy, dobra, tutaj biały kolor musi być pomalowany. To taka M-ka wystarczy mi się na ten pokój. Dobra, to automatu się zajmiemy tym. Ale nie sprzątanie wszystkiego. Tutaj kolejna mylenia, ale dobra. Gdzie my, czekajcie, gdzie my? Tutaj jest łazienka. Pamiętajmy w tej łazience trochę. Zamontujmy wszystkie urządzenia. Dobra, zabrudzenia. Zabrudzenia są. Jeszcze na walka dziennik łazienkowy. Pamiętamy to. Środki i umywalkę dajemy. Oczywiście najtańszą, bo ona nie zapłaciła. Ekran taki. Cały czarny. Się wydaje, że to będzie ładnie wyglądać. Dobra, wkręcamy tutaj na wodę. Włączamy węże. GG. Jest G. Dobra, dziennik łazienkowy. Dziennik łazienkowy to tu. Bum, bum, bum. Dobra, mam łazienkę zrobioną. Dobra, ten pokój to na razie zostawimy jeszcze. Tutaj wszystko zrobione, tutaj to jest zrobione, dobra. Tak, gdzie my jeszcze? Ten pokój. Mamy wyciszyć zabrudzenia tylko, więc to zróbmy. Podłogę. Nie. Ja albo nie widzę, albo nie wiem. Tutaj dobra. Za tym pokojamy drzwi. Tutaj też trzeba troszkę jeszcze robić. Ale to szybko idzie w tym mopem naszą ultra. To są śmieci do wywalenia, te wszystkie tutaj te. Dwa zabrudzenia trzeba wyczyścić tu jeszcze. Dobra, zabrudzenia mamy wyczyszczone. O, to tutaj sprzątamy, kaloryfer musimy zamontować. Czy by miała babcia ciepło, to nie wiem, to oni wyprowadzą normalnie kaloryfery, nie wiem, wieli czy jak. Weźmiemy, wyczyścimy okno. Ło, jakie to jest duże okno. My jesteśmy szybsi. Błyskawica, także rzeczy dobra tutaj jeszcze. Że tak powiem, tutaj musiała być dużo zgonów. Że tak powiem. Chyba to może byśmy sobie trochę tak przesunęli. I pięknie posprzątamy tutaj troszkę. Wyciszyć dwa okna i zamontować kaloryfer. Kaloryfer tutaj, ale chyba ten czas nam będzie przeszkadzać, także sobie odstawmy gdzieś tu.
Dobra. Kaloryfer sobie zamontujemy. Proszę bardzo. Pięknie. Pokojem odkaczony. No i w sumie co jeszcze zostało? No tutaj te pokoje, nie? Łazienka. To druga już łazienka. Tak czy nie? Nie wiem. Nie wiem, przed chwilą montowaliśmy zlep. To jeszcze tu do umycia nic. Okno do wyczyszczenia. Dobra, grzejnik do zamontowania. Tym razem pralkę zostawić. Sorry, widzowie. Dobra, bo mamy. Dobra, i pralka. Wkręcamy tutaj rzeczy i dajemy, nie wiem jaką, to jest tańsze, tutaj wiadomo. I tutaj dajemy pralkę. Okej, wkręcamy panel tymi. Czemu pralka jest w środku pusta? Dopiero teraz to będziemy. Dobra. Okej. Woda podpięta. Odpływ. Okej. Dobra, tam wszystko zrobione. Tutaj trzeba posprzątać jeszcze. Myju, myju, myju. Dobra, nie ma okna. Jedno. Drugie, kaloryfer zamontujemy. Bum. Mamy kaloryfer, ten pokój mamy skończony. Dobra, tutaj jeszcze ten pokój. Mamy umiejętności do ulepszenia. Sprzątanie to mamy na przykład. Dobra, sprzątanie szybsze. Montaż szybszy na razie mi się przyda. Na razie płytek jeszcze nie montujemy. Zabrudzenia jeszcze są dobra. Śmieci to tylko śmieć. To możemy, w sumie to nie możemy. Tutaj będzie kaloryfer. Wow, ale teraz zapierdzielają te śrubki. Wiem, czy dosunąć jak najbardziej tego kaloryfera, czy coś tak. Dobra, i to wyciągnę jeszcze. Pierwsze, drugie. Dobra. Kolejny pokój skończony. I naprawdę to już prawie chyba wszystko. Mam się jeszcze pomalować tam, nie? Wszystko. Patrz. Dobra, skacie, się zgubiłem w tym domu. Skacie, się zgubiłem. Odskam. To jest tu. Mamy pomalować, tak? To wszystko? Chyba co?
Dobra, to znaczy na zdrowe dźwięki. Dobra. Ale czemu to tak robi? Nie wiem, widzę, czemu to tak robi. Jeszcze 8% dopiero. Dobra. I nam zabrakło farby. CSS-kę domówimy. Tak, kaloryferem. A tam jeszcze u góry, bo ja się tak zastanawiam, że jest 10%, a ostatni mi ten został. Okej. Okay. Posprzedajemy. To już wszystko? Tak, 100%, 20 tysięcy dostaliśmy za to. No pięknie, w sumie. Tutaj piękna pralka. Tutaj to zapomniałem wstawić ten stolik na OK. Tutaj też ładny. No. Się wydaje, że spoko. No i pokoje wszystkie posprzątane pięknie. Ale to by było na dzisiaj, na dzisiejszego odcinka na wszystko. Tak, dziękuję wam bardzo, dziękuję za oglądanie. Na razie.